Cześć, ja jestem Molek, a dziś gramy w World of Tanks. Dawno się nie pojawiła ta seria na kanale, ale do niej chyba sobie jednak wrócimy, bo dawno nie było, tak? Defenderem sobie zagrałem, bo miałem jakąś ankietę o Defendera, więc może z tej okazji sobie nim zagrajmy. Więc no, jedziemy. A, tak przy okazji, jak jest ekran ładowania, to jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał. A jeśli chcecie jeszcze dostawać powiadomienia, to kliknijcie dzwoneczek. A tymczasem przechodzimy do tej jakże gównianej bitwy. Z takim losowaniem, że zginiemy w 5 sekund. Jest tutaj warto wspomnieć, jak pancer jest to, który no, ma mnie na 2 strzały, nawet na 1,5. Chociaż za mało sam będę mógł się kręcić. Nie wiem, jaki mam ping, słuchajcie. Przesunę sobie okienko nagrywania. Tu koniec. 100 pingu. Dam radę. Zobaczcie. I7? No co, i7. Zobaczcie, niech nas zwolni, czyli. Dobra, chyba się przy kamyczku ustawię. Bo jak DPZ-a pewnie będzie w tamtych o tam krzaczkach albo tam. Kurde, już się zrobił 200 kurde. Dobra. I widzicie, to jest cały Defender. Można łatwo naskoczyć przeciwnika. O, no i zobaczcie, jak pięknie. Nawet Emil nas nie dogonił, zobaczcie. Jesteśmy idealnie na niego ustawieni. Jak DPZ to? O, fuck. Typek 4 heavy. Dobra, przeżyliśmy. Przepraszam, że się przez taki długi czas nie odzywałem, bo zapomniałem w ogóle, że nagrywam cię. Przepraszam was za to bardzo. W każdym razie pokonaliśmy jeden czołg, z czego praktycznie Emila pokonaliśmy. Ojojoj. Mausika i tak chyba jednak golda trzeba załadować. Chociaż nie, bo jest na 7-5. Ups. O, nie wiedziałem o tobie, mały kolego. Szkrab. Patrz tu. O!
Oj, oj, oj. Ale skorpion nas zdobił pięknie. No, bardzo ładnie się spisał. Chociaż nam bitwa też nie poszła najgorzej, chociaż że oczekiwałem czegoś więcej. Jedziemy najgorszym syfem, który mam teraz w garażu. Jezus Maria, jak jest sugurnia. Naprawdę, słuchajcie, ja czegoś innego oczekiwałem od tego pojazdu. Ja jak zobaczyłem, że to ma 175 mm pancerza, mówię, dobra, może 25 mm, to ma jakieś tam duże znaczenie. I naprawdę ma. Ma na szóstym tierze 150 pancerza mi prawie, że na wszystko starczyło. Jedyne, co mnie mogło przebić, to tylko czołgi wyższych poziomów. To wszystko. Jest jakiś gościu, jakiś tam postawia taktyki chore, które tak pewnie się nie sprawdzą. Moja taktyka, której nie rozkazuję wam, jest pojechać sobie tutaj pod domek. Jeśli gracie czołgiem ciężkim, bo na lekkich to się kompletnie nie zda. O właśnie, a najlepiej lekkim wjechać tam, gdzie ten bunto. Zobaczcie. Nie, bo to nie robię. Ale tam jest taka górka i można na nią wjechać. I tam się objeżdżać, jak się gra lightem. Bo można zadawać uszkodzenie i spotować. A tutaj, o właśnie, o ten dom chodzi. Oj, tutaj w ogóle chyba jeszcze. Chyba oberwę chyba raz. No nie oberwam. No i to jest tak naprawdę prawie jedyna zaleta tego czołgu, że jest szybkim. Kurka, dodali te. A, bo ja nie pod ten domek podjechałem. Wszystko jasne. O, jaka buła poszła. Widzicie, ten kawał 85 też się tutaj ustawił, tylko źle się ustawił. Prawie oberwałem, w ogóle było. On działa, no... Działo też nie jest najlepsze, bo działa też więcej oczekiwałem. Oczekiwałem, że działo się, że przeciwpancerne pociski do tego działa się jeszcze zdadzą na siódmym tierze, ale się bardzo maliłem. Tu już trzeba zacząć walić z hajków. Dobra. O, wyjedzie kawał dwójeczka? Wyjedzie chyba. Tak, chyba wyjedzie. O Jezu, jakie pudło. No kurka, chłopie, odbijesz, Jezu. Teraz będzie chyba we mnie strzelał, cwaniacze. Ty tak nas zajechał? Dobra, poradzę sobie. Oj, te 3-4. Bo to jest to samo... To, oh fuck. No słuchajcie, bo to jest to samo działo co na OI. To, które jest na Oniku. Ja naprawdę oczekiwałem, że jeszcze 130 penetracji się chociaż na tym tierze jeszcze jakoś zda. Ale się naprawdę bardzo, bardzo, ale to na to... Cholera, gdzie myliła. Może się jeszcze to odbije. KW2 i jego HEK i 7 HP w ogóle. Odłamkami poraził. I to jest tak naprawdę plus HEK-ów, że można trafić obok, ale i tak będą obrażenia. No pięknie za 600.
No i Ferdek nas dobił, nie wiem w którym miejscu, ale okej, znalazł jakąś weak spota. 1000 HP obrażeń zadanych, co nie jest złe. Z czego, że wystrzeliliśmy tylko 3 pociski. Jezu, ile hajszy. Jezu. Jezu. Co to jest? Ładnie. O, właśnie magazyn amunicji. Widzieliście pewnie, gdzie strzelaliście, gdzie strzelałem. Więc wiecie, gdzie można bardzo fajnie strzelać w ogóle w japońskie hateki. Tutaj, tutaj, w Japońcu. Dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzach. Naprawdę, ja nie wiem ilu z was jeszcze ogląda mój kanał, ale jeśli ktokolwiek ogląda ten kanał jeszcze, to niech napisze w komentarzach, jaką chciałby serię na kanale. Widziałem tam jeden komentarz o Metinie 2, ale nie będę nagrywał Metina 2, ponieważ po prostu nie będę nagrywał gier przeglądarkowych, a wiem, że Metin to jest gra przeglądarkowa, coś w tym stylu, tak? Mówcie mi o jakichś fajnych free-to-playach, typu na przykład, nie wiem, co na przykład, nie wiem, Critical Ops, chociaż że teraz jest tylko na telefonie. Ale mówcie jakieś takie, tego typu serie, nie? Żeby nie były też jakieś pikselowate te free-to-playe, bo jeśli będziecie mi dawali za dużo gier płatnych, to wiecie, to ja będę musiał co chwilkę coś kupować. No kurde, no bo patrzcie, super Pershing kosztuje ile? 150 zł chyba. Albo nie, 120 zł z tego co czytałem. To jest, no, słuchajcie. Ja chyba zobaczyłam gracza z profesjonalnej drużyny. Male Plini. Czekajcie, zobaczę. Male Plini. To jest. Jest. Parcel. No to dobrze. Profesjonalna drużyna. Powróciłem tak naprawdę do tej gry. Chociaż dzisiaj miał być League of Legends. No właśnie, zaraz byś dostał. Miał być dzisiaj League of Legends, ale z League of Legends zrezygnowałem na ten dzień. Bo w WoCie też się chcę troszkę rozwinąć, tak? Bo długo nie grałem. Bo po prostu jak ja zobaczyłem, jaki syf to jest ten Oni, to po prostu nie uwierzyłem w to. Ja myślałem, że ja cały czas będę grał tym trolem i żeby nie zamienił na to zwykłe działo, zamienię naprawdę. Będzie się opłacało na stół. Jezu, co ten patriot robi? Zobaczcie, kurczę. W ogóle, what the fuck? Jakim trzeba być zretardowanym? Niech on się wycofa, bo tu zaraz zginie i będzie na team narzekał. Dobrze, pięknie. Za 500, jaka buła weszła. Kurczę. Pięknie, wchodzi. Dobra. Dobra, następny pocisk wchodzi Goldzik. No kurna. Oj, widzicie?
Goldzik? Nie, zwykły. Ale to widzicie. Bo to działo, ten... Jezu. Te trole tak zwane są bardzo trudne do utrzymania, wiecie czemu? Bo to trzeba walić z, hajków, kurna. A hajki są bardzo drogie. Bo na 10 tirach aż 2000 za sztukę. A ja tu nie mówię o dziale, tylko mówię tu o pociskach. A pociski to nie działo. Ten gościu widzę bardzo chętnie chce oberwać. Kilka fajnych bułek. Zaraz je dostanie. Tylko niech się wychyli. Dobrze, pięknie. Prawie 2000 obrażeń. Wow. Dobra, bo cię nie mogę. Oj, nie zdążyliśmy. Dobra, ale następny pocisk wchodzi już zwykły. No i gościu się już boi wychylić, widzę. Ale ja się też boję wychylić, bo jest jak Tiger. Zaraz pewnie ten Super Pershing oberwie. Zobaczcie w ogóle, co tam się dzieje. A i słuchajcie, jeśli ktoś z was gra w World of Tanks i zobaczy Amerykanina, o kurde, jaki ping, i zobaczy czołg amerykański, to broń Boże, nie strzelajcie mu w wieżę, wiecie czemu? Bo Amerykańcy z całej gry mają najtwardsze wieże, słuchajcie, więc nie polecam. No i widzicie? To jest 1000 pingu. Ja tak mam często. Oj nie, 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 nie zgadzam się na to. Dobra, no i jak Tiger nas dobił? 2287 obrażeń. Piękna literka. 2760. Odbite. Bardzo ładnie. I dziękuję. Robimy trzecią bitewkę. O, zobaczmy. Przegraliśmy na Oniku. 380 do tyłu. Zobaczcie, bo to jest dopiero siódmy tier. A heki kosztują za sztukę 660. PPQ są mniej. Jeśli chodzi o pociski, to jest duża różnica. To może na koniec sobie tak zagrajmy dla luzu czepem. Cztery bitewki myślę, że starczą. 20 minut odcinka, jeśli wejdzie, to będzie pięknie. Chociaż te bitwy na początkowych poziomach to są takie krótkie, że o matko. Panzer 1C wyleci i tyle. Do widzenia. Chociaż teraz wylosowało trochę słabszą mapę, ale jest tutaj bardzo fajne miejsce, które znam po bazy akurat naszej. Czyli tej, która jest na górze. Więc sobie poczekajmy, aż to wylosuje nam. Aż się rozpocznie bitwa. Poza nagraniem też trochę pokombinuję w tym bocie. A i tak w ogóle. Naprawdę, ja chciałbym, żebyście się... Chciałbym naprawdę wiedzieć, jaką wy chcecie serię na kanał. Oprócz gierek przeglądarkowych. Mogę na przykład nagrać League of Legends. Nie wiem, idę. Retardy. Mogę nagrać League of Legends. Nie wiem, jeśli chcecie Subnautica, mogę nagrać. Dobra. A zobaczcie. Jak? A, bo się nie rozpędziłem przez tego retarda. Dobra. I wjeżdżamy. Na wieczny jakiś musi przejeżdżać. Pewnie z chat konfiguruje. Nie, nie da rady. Prawie oberwam całym magazynkiem.
ale ten magazynek jest bardzo dobry, bo to jest bardzo dobry czołg wsparcia, wiecie czemu? Bo ten, bo może bardzo łatwo niszczyć budynki i tymi trzema pociskami, które się ładują naprawdę bardzo szybko, można rozwalić kilka ładnych budynków. Dlatego dla mnie to jest bardzo dobry czołg wsparcia. Chociaż ja nie wiem, po cholerą przyjechał ten BT-7 artylerii do tego miasta, bo ma tutaj budynki chociaż. Dobra. Bo wali w budynek i nie mam pocisku, tak? A gdyby pojechał na otwartą przestrzeń, to pierwsze nie traciłby penetracji, drugie miałby uszkodzenia, takie jak ja teraz robię na przykład. Aha, bo to jest niezniszczalny domek. Zobaczcie, goście jakoś próbuje wychylić, ale nie może. A i zawsze jeśli chcecie wychylać na wroga, to próbujcie go od tyłu objechać. Możecie wywołać zawsze cenny pożar. No i pięknie, dokończony. 306 damage, no taki tier, to jest bardzo dobrze. No i zobaczcie, już przeciwnik nie ma połowy teamu. Dobra, przeładuję sobie. Mamy czas. Chociaż i tak nie ma się co obawiać o czas, bo przecież przeładowanie całego magazynka to jest 5 sekund. Jezu, nie to nas. Już jestem. Muszę się chyba w końcu już wzbogacić o ten problem, chociaż w edycji tych filmów, bo to jest katorga. Jeśli ktoś mi wchodzi do pokoju i gra się, to chociaż będę mógł wyciąć gadanie. No i dobił nas STWZ. Chociaż nie wiem, jak on nas widział. Przecież. Aha, tak, przecież. Wierzę, Jezu, nie pomyślałem. Dobra, dla luzu zagramy. O Jezus Maria, patrzcie na to. Dla luzu zagraliśmy sobie Czechem. Pięknie, 23 tysiące w bitwy. A tymczasem ja już się na tyle tego wielkiego, tej wielkiej kupy gówna żegnam. Do zobaczenia i pa, pa!